Witam Was, moi drodzy, na mojej wycieczce, na mojej wyprawie zielarskiej. Ponieważ dawno się nie widzieliśmy, postanowiłam nagrać Wam filmik przednią kamerą. Moi drodzy, za mną, spójrzcie, cóż to jest za cudo? Może niektórzy znają, jest to czeremcha amerykańska. Niezwykle istotne, można powiedzieć, zioło, chociaż to jest drzewo, krzew. Również w leczeniu depresji. Ja Wam pokazuję tutaj jej owoce, jagody. Moi drodzy, jagody są jak najbardziej jadalne. Nie można tylko przesadzić z ich ilością, a zwłaszcza z ilością ich pestek. Te owoce są niezwykle istotne dla naszego organizmu, ponieważ zawierają kwas jabłkowy, kwas cytrynowy. Niespodzianka, zawierają również kwas askorbinowy, a więc witaminę C. Zawierają również rutynę oraz antocyjany, bioflawonoidy. Zawierają również glikozydy fenolowe. Z tego względu bardzo warto spożywać właśnie owoce tej rośliny. Co jeszcze, moi drodzy? Zawierają również, są świetnym źródłem żelaza oraz miedzi. Tylko należy pamiętać, że przygotowując z tych owoców, z tych jagód przetwory, warto jest przez sitko przecedzić takie pesteczki, nasiona, które są właśnie w nich zawarte, przez wzgląd na to, że zawierają one, te nasiona, związki cyjanogenne. A związki cyjanogenne pewnie Wam się kojarzą z niczym innym, jak między innymi z amigdaliną, czyli witaminą B17, która jest, czy B15, bo różnie jest nazywana, która jest niezwykle cenna w leczeniu różnego rodzaju schorzeń nowotworowych. Poza tym, jeśli chodzi o czeremchę amerykańską, to oczywiście możemy wykorzystywać jej inne części jako surowce zielarskie. I tutaj, moi drodzy, niespodzianka, ma ona niezwykłe właściwości odkażające układ pokarmowy, a więc przy różnego rodzaju infekcjach, również pasożytniczych, ale niespodzianeczka, doskonale sprawdzą się te wyciągi przy różnego rodzaju dolegliwościach i chorobach związanych z depresją. Więc warto po prostu gdzieś na Waszych wyprawach zielarskich rozejrzeć się dookoła. Myślę, że Wam również uda się znaleźć takie skarby i zebrać coś na takie, wiecie, jesienne przetwory. No bo co może być lepszego niż taki własnoręcznie zrobiony dżemik z darów natury? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że się w końcu zobaczyliśmy. Trzymajcie się i do zobaczenia.